Bardzo się cieszę, Michał. Ja również. Dziękuję bardzo. I poprosimy prezesa o krótki komentarz do transferu. Tak, przyznaję, że mam podwójną i satysfakcję, i przyjemność, dlatego że udało nam się podpisać kolejny, bardzo uważam, ważny dokument dla naszego klubu. Dwuipółroczna umowa z Michałem, myślę, że jest kolejnym dowodem na to, że myślimy, powiedzmy, perspektywicznie, jeśli chodzi o teraźniejszość naturalnie, natomiast też i o przyszłe sezony. A drugi powód, bardziej prywatny, znamy się 10 lat z Michałem i już kilkukrotnie rozmawialiśmy, że dobrze byłoby kiedyś razem pracować. Wreszcie będzie potem okazja. Dokumenty, jak Państwo wiedzą, są już wszystkie podpisane, wszystko jest już przygotowane. Dzisiaj rzeczywiście pozostała nam tylko koszulka. Dziękuję, prezesie Michale. Ciebie też poproszę o kilka słów. Witam wszystkich. No ja bym bardzo, mogę jedynie powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego co tutaj razem z prezesem osiągnęliśmy w tych rozmowach. Myślę, że umowa na 2,5 lata jest i dla mnie, i dla klubu czymś, co pokazuje właśnie to, co też prezes pokazał, że wiążemy ze sobą przyszłość i klub jakby myśli bardzo poważnie o przyszłości. To był też dla mnie główny jakby powód tego, że dzisiaj się tu spotykamy, bo po prostu chciałem grać w klubie, który poważnie myśli o przyszłości, który jest stabilny i taki właśnie sam Włocławek. Także serdecznie wszystkich witam i mam nadzieję, że będziemy mieli wszyscy razem wiele, wiele powodów do radości. My także witamy Cię, Michale. Myślę, że pozwolimy na pytania od dziennikarzy. Oczywiście. Proszę bardzo, drodzy Państwo, pytania. Marcin Gojewiecki, Włocławek, Nasze Miasto, Gazeta Pomorska. Panie Michale, kilka było ofert. Dlaczego Anwil? Dlaczego zdecydował się Pan właśnie podpisać kontrakt prezesem? No tak jak już wspomniałem, z prezesem się spotkaliśmy trochę wcześniej i rozmawialiśmy dużo na temat właśnie też i tego sezonu, i przyszłych sezonów. Ja chciałem jakby związać się na dłużej z jakimś klubem i jakby wizja i prezesa, i tutaj trenera Milicicia najbardziej mi odpowiadała. To jest klub, który po prostu bardzo poważnie myśli o swojej przyszłości, który chce wrócić na międzynarodowe też również parkiety. To było też również dla mnie istotne, także było bardzo dużo tych aspektów na plus. Kolejnym aspektem, widziałem mecze w telewizji, także no myślę, że nie trzeba dużo mówić o atmosferze w Hali Mistrzów, bo na pewno atmosfera jest niesamowita. Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest najlepsza atmosfera, jeśli chodzi o polskie hale. Także to też był jeden z powodów. No i myślę, że takim ostatnim powodem, może dla Państwa nie do końca aż takim ważnym, ale dla mnie jest to jakiś powód, bo gram w koszykówkę już 11 lat zawodowo, a jeszcze nigdy w życiu nie grałem blisko domu i to będzie jakby pierwszy jakby taki klub, w którym będę po meczu mógł wsiąść i pojechać może do rodziców na obiad albo na kolację. Także no coś takiego dla mnie też fajnego. Bieżący sezon rozpoczynał Pan w Niemczech, w Bonn. Co nie wypaliło? Dlaczego ta przygoda trwa tak krótko? No myślę, że tutaj powodów było parę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jak pojechałem na zgrupowanie reprezentacji, tam doznałem kontuzji. Ta kontuzja trwała do 1 listopada. Dopiero 1 listopada wróciłem na parkiet. I tak naprawdę miałem dosyć mało czasu na aklimatyzację. Grałem, można powiedzieć, w kratkę i to był oczywiście też jeden z powodów, ale myślę, takim największym powodem było to, że drużyna seryjnie przegrywała. Tam przegraliśmy bardzo dużo meczy pod rząd. Tam presja bardzo wzrosła i musiały po prostu zajść jakieś zmiany. Doszliśmy do wniosku, klub doszedł do wniosku i potem po rozmowie ze mną, że się rozstaniemy. Ale ja myślę, że nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Ta przygoda się skończyła, zaczyna się nowa i myślę, że może się okazać, że fajniejsza, bo tam może bym walczył o utrzymanie w lidze albo
może o play-offy, co nie wydaje mi się, a tutaj na pewno myślę, że do play-offów awansujemy. Ja zobaczymy, może się pokusimy o jakąś niespodziankę. Także tak jak mówię, nie ma tego złego. Macie Państwo jeszcze? Jeśli chodzi o zdrowie, Panie Michale, jak kłopoty zdrowotne jakieś są, czy już wyleczone te wszystkie kontuzje, jak sytuacja? Kontuzja była jedna, także nie ma co tutaj jakby tego rozdrabniać. Także kontuzja jest oczywiście wyleczona, bo grałem normalnie w Bonn. Nie było żadnego problemu. Mały taki jest teraz problem, że od paru dni jestem chory. Jestem na antybiotyku teraz, także jeszcze do końca pewnie będę musiał się wyleczyć, ale jeśli chodzi o fizyczne takie zdrowie, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Właśnie jeśli chodzi o formę, jest Pan w gazie, bo tak kibice pytają, czy jeszcze potrzebuje Pan kilka jednostek treningowych, żeby... Trenowałem do 31 stycznia, a potem 1 stycznia właśnie zacząłem te zatoki, miałem zapalenie zatok i od tego 1 stycznia no, niestety nie byłem w stanie trenować, ale no myślę, że oczywiście no, Nie mogę tu obiecać, że wejdę w pierwszym meczu i rzucę 20 punktów, także no. Ale myślę, że to nie jest jakby clue tego wszystkiego. Myślę, że najważniejsze, żebym tutaj załapał jak najszybciej zasady, zagrywki, system i to, czego trener ode mnie wymaga, i żebym to po prostu potrafił wprowadzić, czego trener będzie ode mnie wymagał, żeby... Bo ja tu nie przychodzę, nie wiem, robić statystyk, czy coś tu zepsuć w tym drużynie. Ja przychodzę tutaj pomóc tej drużynie osiągnąć jak najwięcej w tym sezonie i powiedzmy, że zrobię to, czego będzie ode mnie wymagał trener. Z trenerem była już rozmowa? Trener w jaki sposób przedstawi? Tak, z trenerem rozmawiałem i przed podpisaniem kontraktu i dzisiaj już chwilę rozmawiałem. Także na pewno wiemy, na czym stoimy. Zobaczymy po prostu, kiedy wejdę w trening i jak to będzie wyglądało z moją formą. Oczywiście to są takie rzeczy, które trzeba na bieżąco zobaczyć i trener musi zobaczyć i ja. Także no, tutaj nie można sobie jakieś, nie wiem, minut obiecywać czy coś takiego. To wszystko jest jakby elastyczne. A właśnie z kim będzie Pan rywalizował o te minuty? Trener przedstawił? Jaka pozycja? To nie do końca, no, myślę, że znacie swoich zawodników na pozycji 2-3, więc wiemy o kim mowa. Także. Proszę bardzo, kolejne pytania. Może jak już uda się ten antybiotyk odstawić, ile czasu może zająć dochodzenie do jakiejś takiej no, już wysokiej formy fizycznej przede wszystkim i takiej formy, gdzie będzie wiadomo, że to będzie ten Michał Kliński, którego wszyscy dobrze znamy? No tak dokładnie... To ciężko powiedzieć, ale... Oczywiście to jest bardzo ciężko stwierdzić. No, ja mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. No. Nie mogę Panu powiedzieć, że to będzie za tydzień, dwa czy trzy. No zobaczymy. Tak jak mówię, no, chcę jakby w tą drużynę wejść tak stopniowo, żeby tu niczego nie zaburzyć, tylko pomóc tej drużynie. Także to też już w tym jakby trenera rola, żeby mnie wprowadzić. Czy z Rosą się uda zagrać, czy jeszcze? Nie wiem, jeśli myślę, że będę miał badania lekarskie teraz dzisiaj, jutro i wtedy jakaś decyzja będzie podjęta. Jeśli chodzi o zawodników Anwilu, zna Pan kogoś? Grał Pan z kimś? Jak to wygląda, jeśli chodzi o historię? No grałem, oczywiście, że grałem. Grałem z Robertem Skimniewskim w reprezentacji nieraz, z Piotrkiem Stelmachem grałem 2 lata w Turowie, z Kamilem nie grałem, ale myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu. Kamil jest bardzo inteligentnym graczem, więc się szybko tutaj, myślę, porozumiemy, a z resztą chłopaków... Z Robertem Tomaszkiem 10 lat temu na kadrze się spotkaliśmy, pamiętam, to możemy się nie pamiętać aż tak dobrze. A to chyba wszystko na dzień dzisiejszy. Grałem przeciwko chłopakom. Wszystkim myślę, oprócz Dawida Jelinka chyba. Chociaż może też się na kadrze wieś. Przeciwko tym fanatykom teraz, ci fanatycy będą za Panem, to też jakieś takie też decydowało. No na pewno będzie to dla mnie nowe doświadczenie, że nie wchodzę tutaj na halę, będzie wszystko pozytywnie, a nie tak bardziej negatywnie, także, ale to nie mówię, że to jakoś było negatywnie, zawsze było, przyjeżdżając tu do Wrocławka, koszykarze lubią takie emocje. To jest, myślę, że dla każdego tutaj zawsze granie we Wrocławku to jest coś wyjątkowego, bo granie przed taką publicznością, że wszyscy siedzą jak w teatrze, to nie ma jakby, nie ma takich emocji. A tutaj jednak zawsze było
takie pozytywne tego odczucie, że widać, że gramy dla tych ludzi i że oni się tym bawią. Panie prezesie, to ja zapytam w ten sposób. Kiedy prezydent zwalniał trzech zawodników i trenera, niektórzy eksperci tłumaczyli, że z Anwilem już nikt nie podpisze umowy, będą kłopoty. Co się dzieje, że tacy koszykarze, tacy zawodnicy, że macie taką możliwość, podpisujecie takich zawodników na nawet dłuższy okres czasu? No, komentarze w różnym czasie były różne. My po prostu robimy swoją pracę, tak jak widać, przynosi ona efekty. Tak jest w sporcie. No raz jest dobrze, mimo tego, że stosuje się pewne reguły. Innym razem coś się nie udaje. W zeszłym sezonie było tak, jak było. I rzeczywiście, co niektórzy już stwierdzili, że tu nikt nic nie umie, nikt niczego dobrego nie robi i nie zrobi, okazuje się, że można. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę jest to szereg decyzji całego szeregu ludzi. Także myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie i ta dwójpółroczna perspektywa, tak jak mówimy, jeśli chodzi o współpracę z Michałem, ale też i wiele innych rzeczy, które się dzieją, myślę, że to tylko trzeba się z tego cieszyć. Przed sezonem sam awans do play-offów uznalibyśmy za sukces. Teraz medal to jest podstawa, jeśli chodzi o cel dla tej drużyny? Po tych kontraktach oczywiście, po tej sytuacji, którą mamy obecnie w lidze. Tak naprawdę jesteśmy dopiero na półmetku. Proszę zwrócić uwagę, że przynajmniej 2-3 mecze były, powiem kolokwialnie, na styku i to bardzo, tak? Wystarczyłoby je przegrać, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, mielibyśmy troszeczkę inne nastroje i inne pytania. Myślę, że stara reguła, którą jeszcze pamiętam, współpracując dawno temu z trenerem Jusupem, step by step, i też tej prawdzie trzyma się trener Milicic. Rzeczywiście takie były założenia i plany. Z różnych przyczyn, również dzięki kibicom, dzięki Państwu, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Atmosfera jest bardzo pozytywna, trzeba ją wykorzystywać, łapać swoje szanse. To, co Michał powiedział przed chwilą, tak? Może okazać się, że spróbujemy pokusić się o niespodziankę w tym sezonie. Oczywiście, że jak wszyscy pracujący w sporcie, chcemy jak najwyższego miejsca w tabeli. A wczoraj chyba słyszałem, to tak naprawdę stara prawda sportowa, ale wypowiedź prezesa Bońka, który powiedział, że ktoś, kto zajmuje drugie miejsce, to już jest pierwszy z przegranych. Ale tak jak mówię, jesteśmy, gdzie jesteśmy, jest super fajnie, bawmy się koszykówką, zapraszam na kolejny mecze we Włocławku, również na wyjazdach oczywiście. To tydzień nowy zawodnik, czy ktoś od nas odejdzie, czy będzie kolejne wzmocnienie? Na razie jesteśmy w takim składzie personalnym, jakim jesteśmy. Trenujemy, pracujemy, jest problem ze zdrowiem Czempa Oguchi, z jego plecami, z jego biodrem. Tym zajmują się lekarze i nasi masażyści klubowi. Podobnie z Michałem, dopiero dzisiaj przyjechał, więc nazwijmy to cała logistyka, również jeśli chodzi o zdrowie, zwłaszcza, że antybiotyk też nie pomaga przy łapaniu formy. Myślę, że wszyscy musimy sobie dać tutaj troszeczkę czasu i cierpliwości. Kiedy może Oguchi wrócić do gry, pan wie? Bo tak już cały czas pytamy, wiem, że to jest nudne dla nas też, powiem sobie szczerze, rozumiemy też was. Nie denerwuje was ta sytuacja? No oczywiście, że tak. W sytuacji, gdy kontraktujemy gracza, on nie może nam pomagać na boisku, no to nie jest komfortowa sytuacja. I nie jest to już pierwszy uraz w jego wypadku. Tak jak mówię, no my nasi masażyści robią wszystko, co się da, cały szereg zabiegów. Jest kłopot, wedle mojej najlepszej wiedzy, wynikający z dyskopatii, tak czy owak, jest dolegliwość bólowa, z bólem pleców nie da się grać w koszykówkę ani trenować, więc po prostu trzeba cierpliwie leczyć się i czekać.